Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jest do roboty co? Boniowanie. Boniowanie na domu, budynek z projektu Galia, parterowy. Kto oglądał wcześniejsze filmy, wie jak robiłem elewację. Co ja wam tu pokażę? To boniowanie ma być ozdobą taką tego domu. I tak, elewacja była zrobiona już na styropian. Normalnie siatka, klej. I teraz zobacz tylko, czy kamerka chodzi. Dobra, chodzi. Co ja wam pokażę? Siatka, klej. Można robić tak, że wycina się tutaj przed siatką, klejem ten rowek, wciska te bonie, te listwy. Ale tutaj było w projekcie tak, że na górze jest kątownik, bo tak to by było zakończenie, trzeba by było jeszcze jedną listwę wkładać czy coś. No nie wiem, tak to jest wymyślone, że nakleja się 2-centymetrowy styropian na to, kleja listwy i siatka, klej, dopiero tynk, struktura. Także dzisiaj kleiłem tą część. Tutaj wkleję jakąś listwę, pokażę jak to wygląda, jak już jest zrobione. Tu mamy, jak to ma wyglądać. Nie wiem, czy to pod słońce dobrze widać. Tak to ma wyglądać. Na to wiadomo podkład i tynk strukturalny. Folia niebieska jest zabezpieczająca, a to ma być później tam białe czy jakieś. Tu na tarasie też jest coś takiego zrobione. Ogólnie ma to wyglądać ładnie. Możecie zobaczyć sobie, pisać projekt Galia. Wyskoczy wam projekt w internecie i zobaczycie, że tam jest tak samo zrobione. To wklejanie tych boni to nic przyjemnego. Może tu trochę huczeć, wiać. Nie wiem jak mnie będzie słychać, bo jestem w takim jakby tu tunelu. Wkładanie tego nie jest jakoś super. Zobaczę znowu, czy ta kamerka nie przerywa, bo mi czasem wyłącza. Dobra, nagrywa. I ja się nagadam, a to nic się nie nagra, nie? Trzeba tego kleju naładować. Te dziury. Bogdan jest. Szuka kreta chyba. Czego szukasz tam? Kreta? Szukaj. Tam szukaj. Tu mi nie kop. Idź tam szukać. Wiosna się robi. Mamy 3 marzec. Chyba 3. To jest luks, dlatego to robię. Mam chwilę czasu. Już mi się marzy koniec tej elewacji, bo strasznie dużo roboty mam dosyć tej elewacji. Nie wiem, jak ja to robię. Załaduję to zaraz. Ciśniemy tą listwę. Na narożniki kupiłem takie plastikowe. No, narożniki. Narożniki, bo tak to trzeba było już tam ciąć te listwy. W tamtym rogu ciąłem, ale zobaczę z tymi narożnikami. Koszt niewielki, tam z 12 zł chyba taki narożnik kosztuje, a oszczędza roboty i pewnie lepiej wygląda. Kleju musi być nawalone, żeby to aż wypłynęło. Słońce mi pada na tą ścianę akurat. Szybko schłodzę. Ale dzisiaj tylko z 2 listy jeszcze wkleję, bo już nie musi. Jeszcze trzeba to zrobić tak, żeby to w miarę było równo. Ile ta listwa ma? Tak wygląda ta listwa z siatką. Bogdan, ty wszędzie gdzie ja jestem to dziury robisz. Dobra, jeszcze tylko kawałeczek.
to na narożnik. Ciśniemy tu narożnik. I teraz jeszcze ważna sprawa, żeby klej był tutaj pod siatkę. Kurczę, powinienem od góry robić tą listę, a ja zacząłem od dołu. Tak to ten klej spada. O, widzicie? Pod siateczkę. Myk, myk. To jest suchy to rynek. A, muszę tam naładować trochę dziura. W sumie. Nie wiem, jakoś tam obrobi. Bogdan, będziesz sam zasypywał te dziury. No, ubrudzony cały. Ale szczęśliwy, nie, Bodzio? Pokaż, jaki szczęśliwy jesteś. Ta, wisi coś tu. No i dobra. Każdy ten narożnik. Narożnik wygląda tak. Takie cudo. Dobra, jeszcze tu na róg trochę. No, nagram to w chwilę, bo tak przy tym wiatrze pewnie nie będzie ten źle słychać. Będzie tylko huczenie. No dobra, wciskamy sobie to. A co tam? Przecież klej jest do tego bać. A nie, no coś tu jest twardego. A o, skleju jakiś. Dobra, to sobie na razie płynęło, wrzucimy listwę. Rano tak nie wiało, no. Rano miałem zacząć nagrywać, jak kleiłem te styropiany. Tylko, że zapomniałem o tym nagrywaniu. Całkowicie. Nożyk. I ważna sprawa, to wciskamy w miarę, ale nie dociskamy tak od razu. Bierzemy sobie, powiedzmy, taką łatę długą, bo to musi być przecież w miarę prosto, nie? Wszystko mówię w miarę. A to wchodzi całkowicie w to miejsce. O, wkładam taką dużą w środek akurat tą łatę i dociskam. Może się tak nie powygina, nie? To plastikowe, wiadomo, jak to się może powyginać. Mam nadzieję, że to później nie będzie widać, że coś tam jest przegięte. Czy coś tam. Jak to ten narożnik tu wygląda. Później i tak będzie. No i tak trzeba przeciągnąć, no. Chodź tu z powrotem. No nie wiem, czy to tak super będzie z tym. Pięknie wyglądało. Zobaczymy. Prosto to? Ja, chyba może być, nie? Co może trochę wyżej. Tu. A bo tu nie dołożyłem. Za mało wcisnąłem. Dobra, już nie będę wyjmował, tylko tu trochę dołożę. No i dobra. Najpierw tak z grubsza, będziemy poprawiać. Dobra,
Jeszcze raz zobaczę, czy to prosto. No, wygląda jakby było prosto. No. Tak? No tak musi być. Tu jakby wygląda, jakby ją bardziej wcisnąć, ale jak jest prosto, to nie rusza. Dobra, ja tu robię tak, że tu jest, nie wiem, czy to widać. Tutaj jest taka listewka zgrzana, ona trzyma siatkę, a ja sobie po tej listewce prowadzę tą kielnię, czy tam paczkę, przesuwam po tym i zostaje tutaj jeszcze taki dobry 1,5 mm później na tynk, żeby to było równo zlicowane. Jeszcze raz takie boniowanie robię, że specjaliści się pewnie wypowiedzą, co robię źle, czy do dupy, czy coś tam. Ale nie przejmuję się tym, robię to dla siebie. Później to i tak wiadomo, trzeba drugi raz położyć i równo. Ta pierwsza warstwa to jest taka, żeby była, nie? Ale jest takie dłubanko. No i tak. Dobra, ja się bawię dalej. Jak zrobię trochę więcej, to nagram coś dalej. Dobra, trochę podgoniłem z robotą. Widać? Widać. Pogoda ładna, robimy. Ostatni kątowniczek w tej części. I kleję siatkę. W nocy trochę mrozu jest, ale w dzień jest takie słońce, że to zdąży praktycznie wyschnąć. Mamy dzisiaj, który? Marzec? 9? Chyba tak. To jeszcze to ciepło nie jest. No. Czy w dzień tu przy ścianie słoneczko daje, ale w nocy mróz. Ale tu, jak widać, na tym przesycha to moment, słoneczko daje. Do tych kątowników tu żadnej poziomnicy nie przykładam, bo tu wystarczy ten wymiar od tego, tej listwy do listwy. I może być. Kontrolnie można sobie przykładać, czy to coś zmieni. Chyba nie. No i dobra, obsadzony. Kątowniczek obsadzony, wracam później, jak oklejam trochę siatki. Dobra, kleję siatkę, ostatni filmik mi ucięło. Kamerka już trochę szwankuje. No ale to nie kupuję żadnej nowej, bo nie nagrywam aż tylu chyba filmów, żeby inwestować w kamerę.
No, klei się. Nie daje tu do końca, bo tu siatka była przecież z tymi listwami. Jedną, drugą. Na razie więcej, później się zbierze. No i co? Wyrówna ci wszystko. Tak wygląda boniowanie. Dobra, słuchajcie, skończyłem. Akurat zaczęło kropić. Oto jest efekt. Tu jest jeszcze mokre. Jak to wygląda? Zajęło mi to, kurczę, 6 dni dobre pracy. Pokażę od drugiej strony. Na początku ja tam wrzuciłem zdjęcie projektu, jak to ma wyglądać. No i chyba zbliżamy się do efektu końcowego, jak to będzie jeszcze struktura. No to już będzie elegancko. O, bulldogi. Bulldogi 2. Bogdan i jego żona Luna, nie Lunka? O, tak to wygląda. No to tym akcentem kończymy ten film. Zapraszam na kolejny, jak się pojawi. Bulldogi uśmiech.